Wiceminister zdrowia, musimy nadrobić zaniechania w leczeniu seniorów. Waldemar Kraska, musimy nadrobić zaniechania w leczeniu seniorów z powodu pandemii. Przed nami duże wyzwanie, jeśli chodzi o nadrobienie zaniechań w leczeniu seniorów z powodu pandemii, przyznał na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska. W roku pandemii spadła liczba porad w POZ i ambulatoriach. Komisja rozpatrzyła informację ministra zdrowia na temat dostępu seniorów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podczas pandemii oraz do opieki medycznej i rehabilitacji dla osób starszych po przebytym COVID-19. Od ponad roku zmagamy się z pandemią. To także dotknęło osób starszych. Wiele obostrzeń źle wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także psychiczne osób starszych, szczególnie ograniczenie kontaktu, zauważył Kraska. Dodał, że epidemia wpłynęła też na wydolność systemu ochrony zdrowia, co przełożyło się na dostępność do opieki podstawowej, specjalistycznej, szpitalnej, rehabilitacji, opieki długoterminowej. Przed nami dość duże wyzwanie, jeśli chodzi o nadrobienie tego czasu w pandemii i w kontekście leczenia specjalistycznego i diagnostykę, zaznaczył. Dodał, że wiele osób starszych po przechorowaniu COVID-19 wymaga też rehabilitacji. To pozostawia po sobie dość poważne zmiany w układzie oddechowym, które trzeba w jakiś sposób regenerować, dodał. Wspomniał tutaj o opiece pocovidowej, która w tej chwili jest wdrażana. Starszych osób jest coraz więcej. Wiceminister przedstawił statystyki dotyczące osób starszych. Wyliczył, że w Polsce jest ponad 7 milionów osób powyżej 65 lat. W stosunku do 2015 roku ta liczba wzrosła prawie o 900 tysięcy osób. W roku 2050 rok u seniorów ma być 13,7 milionów, co stanowić będzie 40% ludności. Wśród osób starszych większość stanowią kobiety i ten udział wzrasta wraz z wiekiem. Na przykład w grupie 60-64 lat kobiety stanowią 54%, a powyżej 85 lat już 72%. Kraska zwrócił uwagę, że wśród osób starszych nasila się problem wielochorobowości, wiele osób jest niepełnosprawnych. W szpitalach jest dwukrotnie więcej osób powyżej 65 lat, niż ma to miejsce w przypadku osób nieprzekraczających tego progu wiekowego. Osoby starsze najczęściej dotykają choroby związane z układem sercowo-naczyniowym. Powyżej 85 roku życia niestety na 10 osób, które umiera, 6 osób umiera z przyczyn kardiologicznych, zauważył wiceminister. Drugą przyczyną zgonów osób starszych są nowotwory. Ponad 73% wykrywanych nowotworów dotyczy właśnie osób powyżej 60 lat. Znacznie spadła liczba świadczeń. Wiceminister poruszył też kwestię udzielania świadczeń osobom starszym. Zwrócił uwagę, że liczba świadczeń dla tych osób w POZ spadła, na co wskazuje fakt, że seniorom powyżej 65 roku życia w 2019 roku w POZ udzielono ich prawie 54 milionów, a w roku pandemii i 2020 rok 51,4 milionów. Średnia liczba świadczeń w 2019 roku wynosiła w tym przedziale wiekowym 9, a w rok później 8,5, powiedział Kraska. Sytuacja w opiece ambulatoryjnej wyglądała podobnie, jeśli chodzi o seniorów. W roku pandemii odnotowano spadek świadczeń. Z tej opieki w 2019 roku skorzystało 4,6 milionów pacjentów, a w 2020 roku 4,3 milionów. Dostęp do badań diagnostycznych również spadł. Posłowie pytali, czy resort rozważa wprowadzenie odrębnych zasad korzystania z opieki dla seniorów, na przykład z kardiologii i onkologii. Wskazywali, że czas oczekiwania na porady dla seniorów jest zbyt długi. Pytali, jakie działania powinno się podjąć, by poprawić dostępność w poszczególnych poradniach. Wskazywali, że osoby starsze mają problemy z korzystaniem z usług zdalnych w systemie ochrony zdrowia, na przykład internetowego konta pacjenta, e-recept. Wiceminister, odpowiadając na te pytania, podkreślił, że niewątpliwie teleporady usprawniły kontakt lekarza z pacjentem.
Dodał jednak, że to powinno być uzupełnienie kontaktu, szczególnie jeśli chodzi o starszych pacjentów. Dlatego właśnie resort zdecydował się, jak wyjaśnił, na ograniczenie teleporady w przypadku seniorów. Zaznaczył też, że uruchamiany jest pilotaż krajowej sieci kardiologicznej. Tutaj lekarz POZ jest tą podstawą. To on będzie kierował na diagnostykę i leczenie, powiedział.